Na lokalnym rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej cennych publikacji poświęconych obławie augustowskiej. Autorką jednej z ostatnich jest Teresa Kaczorowska, która materiały do książki zebrała jeżdżąc po okolicy i relacjonując zasłyszane historie o bohaterach, a właściwie o bohaterkach tamtych dni. O dziewczynach obławy augustowskiej usłyszeli podczas spotkania autorskiego z Teresą Kaczorowską, absolwentką pierwszego LO, uczniowie tej placówki. Na dotyczącą naszego regionu i naszych bliskich lekcji historii zaprosiła dyrektorka szkoły. Jest prozaikiem, poetką, animatorką kultury, jest prezesem Związku Literatów na Mazowszu, została uhonorowana licznymi nagrodami, odznaczeniami, jest autorką kilkunastu książek oraz wielu artykułów prasowych i naukowych, uczestniczką licznych spotkań autorskich i konferencji. I chcę powiedzieć, że prezentacja książki odbyła się już niedawno, właśnie w ubiegłym tygodniu, również byli przedstawiciele naszej szkoły na Zamku Królewskim w Warszawie. Książka o dziewczynach obławy jest kontynuacją wcześniej wydanej, cieszącej się ogromnym zainteresowaniem obławy augustowskiej, którą Kaczorowska napisała 2 lata temu. Ja mam już 2 wydania, w tej chwili jest przekładana na język angielski w Stanach. Autorka książki przypomniała, że obława jest zbrodnią komunistyczną, która wydarzyła się po wojnie. Obadano mi pomieszczenia, które przesłuchiwano, były czerwone od krwi. Podłoga, ściany były czerwone od krwi. Są nawet świadkowie, którzy jeszcze do dzisiaj żyją, którzy takie pomieszczenia przesłuchiwań przez NKWD widzieli. Z tych 7 tysięcy aresztowanych nie wszyscy wrócili do domu. Ja chcę powiedzieć, że zabierali ich nagle z pól, ze szkół. Między innymi również z obecnego pierwszego LO w Suwałkach. Dzisiaj wiadomo, że akcja była zaplanowana i kierowana przez samego Stalina i Berię. Reporterka na liście IPN-u znalazła 27 nazwisk kobiet. Zainteresowało mnie właśnie, kim one były. Czy włączyły się w ruch opoły dzięki swoim domom, rodzicom, ojcom. Co robił w ruch opoły, czy walczył z bronią w ręku, czy działał w inny sposób. W każdym razie właśnie ta książka jest relacją z moich spotkań z ich rodzinami, sąsiadami, znajomymi, bo były to dziewczyny, przeważnie młode. Z tych 27 dziewczyn dotknęłam losów 17 śladów znalazłam. Większość z nich to kobiety w wieku 20-22 lat, ale wśród członkiń ruchu oporu były też nastolatki. Dwie 17-latki. Daniela Wysocka z Białej Wody pod Sunokami, właśnie rodzona siostra księdza prawata, 17-letnia i druga zosia Dorożko ze wsi Nowy Lipsk w powiecie augustowskim. W książce Teresy Kaczorowskiej znajdziemy wiele unikatowych, archiwalnych zdjęć osób aresztowanych, wyjętych wprost z rodzinnych albumów. Autorka upamiętniła nawet miejsca, z których zostały zabrane. Wiele spośród bohaterek książki zostały zwyczajnie zdradzonych. Jedną z takich zasłyszanych historii przedstawiła autorka dziewczyn obławy. Powiedziałam, że Zosię wydał jej kolega Mirek Milewski z Lipska. Mimo iż sympatyzował z Zosią, wielu uważało ich za parę. Kiedy 15 lipca rano gromada żołnierzy sowieckich wtargnęła do domu i zabierała Zosię, on też był razem z nimi i mówił rodzicom: Zosię wezmą, sprawdzą dokumenty, przesłuchają i puszczą. Niestety nie widziała nigdy. Niestety podobnych denuncjacji było więcej. O szczegółach przeczytać możemy w tej niezwykle interesującej publikacji, którą szczerze polecamy.